Witajcie. Dziś pokażę Wam, jak pielęgnować relacje ze sobą poprzez prostą praktykę automasażu. Automasażu, czyli takiego masażu, który możecie wykonać sami na sobie i tak naprawdę w każdym momencie. Taki masaż ma wiele zalet. Na poziomie czysto fizycznym jest przyjemny, jest relaksujący, pozwala się zregenerować. Ale może też zadziałać dużo głębiej. Może być dla Ciebie, czasem dla siebie, takim czasem, w którym pogłębisz ze sobą kontakt, relacje. Tak właśnie blisko, intymnie zobaczysz tak naprawdę, czego potrzebujesz i co sprawia Ci przyjemność. Jeśli to tylko możliwe, zachęcam Cię do tego, żeby obejrzeć ten filmik do końca, wtedy, kiedy będziesz mieć możliwość, żeby zrobić to ćwiczenie. Więc zadbaj o to, żeby stworzyć dla siebie przyjemną przestrzeń, żeby przez chwilę nikt Ci nie przeszkadzał i żeby to naprawdę był taki relaksujący, przyjemny czas dla Ciebie. To ćwiczenie możesz wykonywać w ubraniu, ale później, kiedy masz ochotę, możesz wziąć ulubiony olejek, możesz włączyć ulubioną muzykę, możesz zapalić świecę lub cokolwiek podpowie Ci Twoja wyobraźnia, bo to jest taki czas dla Ciebie. Więc jeśli masz to miejsce i to jest ten czas, kiedy chcesz zrobić to ćwiczenie, to zapraszam Cię do tego, żeby najpierw usiąść w taki sposób, żeby było Ci wygodnie. Więc usiądź sobie, zamknij oczy i przez chwilkę tylko poobserwuj w sposób, w jaki oddychasz, czyli zwróć uwagę na swój oddech. I zobacz, jak czujesz się w tym momencie teraz. I powoli zacznij przekierowywać swoją uwagę na wrażenia w ciele, na dotyk. Więc zwróć uwagę na te miejsca Twojego ciała, które dotykają przestrzeni, na której siedzisz, na swoje nogi, na plecy. I rozetrzyj swoje dłonie. I podnieś się na wysokość swojej twarzy, ale jeszcze nie dotykaj. Zobacz, czy czujesz ciepło, kiedy Twoje dłonie są bardzo blisko. A następnie bardzo delikatnie zacznij dotykać swojej twarzy. Samymi opuszkami. Zobacz, jak Twoje ciało reaguje na taki dotyk. Jak często dotykasz swojej twarzy w taki bardziej uważny sposób. I przez chwilkę tylko dotykaj swojej twarzy, sprawdzając, co sprawia Ci przyjemność. Jeśli chcesz, możesz teraz poeksperymentować i ten dotyk może być mocniejszy. Daj sobie czas, żeby się tym pobawić. Które miejsca najbardziej lubią być dotykane? Jaka w dotyku jest Twoja twarz? Daj sobie naprawdę czas, żeby wejść w tę praktykę. Przekierowując całą swoją uwagę na zmysł dotyku, czucia. Jak czujesz? Co jest dla Ciebie przyjemne? Teraz możesz rozszerzyć ten obszar na uszy i zobaczyć, co lubią Twoje uszy, czy trochę docisku, czy wyciągnięcia, a następnie
Możesz dotknąć swojej głowy, dociskając ją opuszkami swoich palców. I cały czas badając, co twoje ciało lubi, co sprawia tobie przyjemność. I podążaj za tym. Teraz ten dotyk możesz rozprzestrzenić na całe swoje ciało. Możesz wyobrazić sobie, że twoje dłonie mają na sobie jakiś kolor, który przychodzi ci teraz na myśl, kolor, który lubisz. I wyobraź sobie, że zaczynasz bardzo delikatnie dotykać swojego ciała dłonią, tak żeby zostawić na całym swoim ciele ten kolor. A jednocześnie dając sygnał do swojego ciała, jesteś tu i tu. To jest troszkę tak, jakbyś chciała otoczyć tym kolorem całe swoje ciało. I też zastanów się, które miejsca szczególnie potrzebują dotyku. Czy jest jakieś takie miejsce, które dotykasz rzadziej? Może jest jakieś miejsce, gdzie chcesz, żeby ten dotyk się zatrzymał na dłużej. I bardzo zapraszam cię do tego, żeby mieć w sobie taką otwartość i uważność na to, jak czujesz się w tym momencie. Być może jest to dla ciebie w jakiś sposób nowa sytuacja. No pamiętaj, że robisz to dla siebie, żeby lepiej siebie poznać. I to jest taki przyjazny komunikat dla twojego ciała, dla ciebie, że zauważysz swoje ciało, że jest i tu, i tu, i tu. I pozwól, żeby to trwało tak długo, jak tego w danym momencie potrzebujesz. Zobacz, czy jest jakieś miejsce w twoim ciele, które jeszcze nie jest pokryte tym kolorem. I teraz możemy przejść dalej. Zajmiemy się troszkę bardziej szczegółowo miejscami w naszym ciele, które lubią dotyku. Zaczniemy od stopy. Jak często dotykasz swoich stóp, do których przecież masz taki łatwy dotyk i dostęp. Więc zacznij od tego, żeby pougniatać trochę swoją stopę. Żeby ją tak docisnąć. Ale tak, żeby sprawić sobie tym przyjemność. Możesz troszkę odgiąć palce, możesz je troszkę powyciągać. Możesz pomasować, dociskając kciukiem wnętrze twojej, spód twojej stopy, podeszwę stopy. I szukaj cały czas przyjemności. Podążaj za tym, co jest dla ciebie przyjemne, czego w tym momencie potrzebujesz. I twoje ciało też będzie ci to podpowiadać. Więc to jest takie przywitanie się ze swoją stopą. Dociskamy. Teraz możemy pójść dalej i robimy to samo z łydką. Możesz wyobrazić sobie, że twoje ciało jest jak taki kawałek ciasta, który naprawdę bardzo lubi być ugniatane. I teraz ty chcesz ugniatać trochę takimi miękkimi dłońmi to ciasto, żeby ono było miękkie, żeby ono było elastyczne. Więc ugniatasz swoje łydki, swoje uda. Jakbyś ugniatał ciasto na chleb albo na pizzę. No to twoje ciało też tak lubi. Możesz troszkę potrząsnąć. Troszkę zaktywizować tą nogę. I strzepnąć. A teraz zrobimy dokładnie to samo z drugą nogą. Czyli znowu. Weź tą nogę, może trochę wyciągnij palce do tyłu, do przodu, pougniataj. To może być naprawdę bardzo przyjemne z olejkiem.
Pamiętaj o podeszwie stopy. I możemy iść dalej. I teraz pogniataj swoją łydkę. Łydki to takie miejsca, które naprawdę lubią się spinać właśnie w tej tylnej części. Więc zobacz, jak możesz sprawić, żeby to miejsce troszkę rozluźniło się. I to samo z łydką, z udem. Ugniataj. Teraz możesz troszkę popotrząsać i strzepnąć. Podobnie prosty sposób możesz zająć się swoim karkiem. Wystarczy, że podeprzesz swój łokieć i zaczniesz ugniatać swój kark. Dbaj o to, żeby było ci wygodnie. I żeby ten ucisk był tak, jak w danym momencie potrzebujesz. I kiedy czujesz, że twój kark jest już rozmasowany, możesz podeprzeć drugi łokieć. I zacząć ugniatać drugą stronę karku. Teraz zwrócimy trochę uwagi na dłonie, więc możesz wziąć jedną dłoń w drugą i wymasować wnętrze swojej dłoni, wyciągać palce. Możesz zwrócić szczególną uwagę na miejsce, które jest pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym i troszkę to miejsce podociskać, ponieważ to jest takie miejsce, które bardzo energetyzuje. I podobnie jak ze stopą, możesz tą dłoń troszkę pougniatać, podociskać. I następnie pójdź wyżej, czyli pougniataj trochę przedramię i ramię, czyli to jest to samo, co robiliśmy wcześniej z nogami. Możesz troszkę potrząsać tą ręką i delikatnie ją pogłaskać. Teraz to samo zrobimy z drugą dłonią, czyli wnętrze. Podociskaj kciukiem, powyciągaj palce. Zwróć uwagę na miejsce pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Podociskaj. I przenieś ten dotyk na przedramię, ramię. Możesz jeszcze wykorzystać czas, żeby podociskać, pougniatać inne miejsca, które są w zasięgu twoich dłoni. Brzuch. Możesz zamknąć oczy i przez chwilę podążyć za tym, co tak naprawdę w tej chwili potrzebujesz. Co jest dla ciebie najbardziej przyjemne. I przede wszystkim zobacz, że możesz być swoim własnym specjalistą od masażu. Wróć jeszcze na chwilę do twarzy i dotknij jeszcze raz. Ponownie badając
Jakie wrażenie odczuwasz? Co jest dla ciebie przyjemne? Możesz troszkę docisnąć. Ten dotyk może być troszkę mocniejszy. Możesz troszkę wyciągnąć swoje uszy. Możesz opuszkami palców troszkę zahaczyć się o skórę swojej głowy i podrapać ją. I możesz to tak kontynuować w nieskończoność, jak długo jest to dla ciebie ciekawe i sprawia ci przyjemność. My w tym momencie powoli będziemy kończyć, więc możesz zakończyć to takim delikatnym właśnie otrzepaniem, strzepaniem, tak żeby przejść dotykiem przez całe twoje ciało, troszkę je tym pożegnać. Na chwilkę jeszcze zamknij oczy i wróć uwagę do oddechu. Zobacz, jak oddychasz teraz. I przede wszystkim zobacz, jak się teraz czujesz. Czy coś się w tobie zmieniło? Czy to było przyjemne? Czy to było w jakiś sposób dla ciebie ciekawe? Czy dotykasz się w ten sposób? I to ćwiczenie będzie powoli zmierzać do końca, więc powoli będziemy wracać do rzeczywistości. I zobacz, czy możesz, otwierając oczy, spojrzeć w jakiś taki świeży sposób na to, co cię otacza. Być może coś cię zaskoczy. Zobacz, na co pierwsze zwrócisz uwagę w tym miejscu, otoczeniu, w którym jesteś teraz. Automasaż może być bardzo ciekawym doświadczeniem i też sposobem na pogłębienie relacji ze sobą. Życzę ci więc twoich własnych eksperymentów i podążania za tym, co tobie sprawia przyjemność. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.